Po 2 latach przerwy na ulicę stolicy polskich Łużyc powrócił bieg Dycha po żarach. Głównym sponsorem imprezy była firma Swiss Chrono, która od pierwszej edycji wspiera organizatorów, czyli Runners Team i Urząd Miejski w Żarach. Wybiegać nową życiówkę, a może po raz pierwszy wystartować w zawodach, aby sprawdzić swoje możliwości. Te i inne motywacje mieli uczestnicy 6 Dychy po żarach, która została rozegrana w sobotę 25 czerwca. Na starcie stanęło prawie 400 zawodników. Biegacze rywalizację na 10-kilometrowej trasie zaczynali w ukropie, a kończyli w deszczu. Na mecie pierwszy zameldował się faworyt Jacek Stadnik z Zielonej Góry, zwycięzca poprzedniej edycji. Drugi przybiegł Michał Kunczak ze Zgorzelca. Trzeci był Radosław Boniec z Żar. Tuż za nim uplasował się Miłosz Bielak, wychowany żarskiego Agrosu. Wśród kobiet najlepsza okazała się Sandra Nowak z Zielonej Góry. Pokonanie trasy zajęło jej niewiele ponad 38 minut. To nowy rekord w kategorii pań. Najpierw duchota, parno. Dobrze, że nie świeciło, bo już całkiem było ciężko, a później zerwał się wiatr. Też przeszkadzało, ale kibice byli na trasie, dopingowali, dodawali energii, więc bardzo fajnie. Cieszę się. Zapraszam wszystkich za rok. Bardzo fajna atmosfera, trasa. Ciekawa, ciężka troszkę, dużo kostki, ale naprawdę nie nudzi się przynajmniej. Najlepsi biegacze otrzymali nagrody finansowe fundowane przez firmę Magorex. To firma znana ze sponsorowania Michała Rozmysa, naszego utalentowanego biegacza. Klasyfikację prowadzono w kilku kategoriach. W klasyfikacji pracowników Swiss Chrono wygrał Paweł Ośmiańczuk. Wśród pań najlepsza okazała się Agata Narejko. Łącznie wystartowało 14 pracowników Swiss Chrono. Wszyscy, którzy ukończyli bieg, byli bohaterami i otrzymali pamiątkowe medale. Tradycyjnie już wśród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody, w tym główną rower miejski ufundowany przez Centrum Rowerowe Giant. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. Przed biegiem głównym pod patronatem żarskiego starostwa odbył się bieg dzieci. Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, partnerom, wolontariuszom, a przede wszystkim biegaczom. To była fantastyczna impreza. Do zobaczenia za rok.